Hej, siemajeczko ludziska, ja jestem Mikrus i witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved na mapie Valguero. A więc tak, polatałem sobie dzisiaj troszkę, zdobyłem troszkę nowych rzeczy od Mikołaja. Mam tutaj teraz tych chibisów dosyć sporo i jak widzicie nasze żądełko, nasz skorpion wylądował w szafie, czyli ja mam nowe chibi. Pteranodon mi też dzisiaj wypadł z tych nowych, ale wypadła mi Reaper Queen, moi drodzy. Tak jest. Mam jednego z tych chibisów, które chciałem mieć. Ona wygląda mniej więcej tak. Teraz to czerwone światełko, które jest zamontowane na suficie, trochę też przekłamuje jej kolorki. Ale widzę, że będzie fajnie. Zobaczymy, jak w dzień będzie wyglądać, bo jeszcze nie zdążyłem tego sprawdzić. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, weźmiemy sobie, oswoimy rekina, bo będziemy potrzebować maskę. Maskę, która jest nie tutaj. Czekajcie, gdzie ona była? Tutaj. Będziemy potrzebować tą maseczkę, aby móc oddychać w tej jaskini pająka. Tam, gdzie Broodmother chodzi sobie na mapie. A żeby to zrobić maskę, potrzebujemy Absorbent Substance, czy jak ktoś tam zwie. A żeby to zrobić, potrzebujemy sap i potrzebujemy czarne perły. O tyle, o ile sap, to sobie będziemy mogli zaraz sami zdobyć. Zaczniemy od skraftowania właśnie platformy na drzewo, struktury, wood. I tutaj nam brakuje teraz tylko i wyłącznie wooda, który mamy oczywiście w sejfie. Że bierzemy to drewno, wrzucamy i kraftujemy tą naszą platformę drewnianą. Pięknie, ładnie, to już mamy. Tutaj tapy już mam zrobione, nawet jeden za dużo możemy wrzucić. I co do tego jeszcze będziemy potrzebować? Czarne perły. Żeby zdobyć czarne perły, no to będzie nam potrzebny oczywiście rekin, a żeby zdobyć rekina, no to musimy go oswoić oczywiście. No to było głupie, co teraz powiedziałem, no ale mniejsza z tym, dobra. Bierzemy jakąś kuszę tutaj, taką w sumie najfajniejszą, jaką mamy. Aha, sort by name. Ok, tutaj jest ta najlepsza, 270% prawie, wow. Ok, odsortujmy to z powrotem, bierzemy trochę strzał, mamy aż 80, także bajeczka. Montujemy strzały tutaj. I w sumie zamiast tej naszej snajpereczki, ja sobie zamontuję światełko do siebie, co bym nie musiał co chwilę tego gdzieś rzucać. A więc tak, straciliśmy też naszą drugą bulbodoszkę Bulmę. Nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, tak naprawdę w tribe logu nie ma napisane, że ją straciliśmy, także nie wiem, czy ona gdzieś po prostu sobie gdzieś tam nie żyje. I na ostatnim live'ie wykluliśmy dwie wiwerny. Jedna jest tutaj lodowa śmierć V2, a druga jest tutaj Black Ice. Lodowa wiwerna z dosyć ciekawymi kolorkami, jest czarno-czerwona taka. Jest po prostu prześliczna, statystyki mam bardzo podobne do tamtej, także zobaczymy, jak wylewelujemy je na maksa, która będzie naszą, że tak powiem, wiodącą. Dobra, bierzemy gryfa, bo na gryfie łatwiej się manewruje. Lecimy w pierwszej kolejności, tutaj bliziutko mamy Redwooda. Także zamontujemy sobie tutaj te nasze tapy do pobierania żywicy z tych drzew. Na tym najgrubszym drzewie, pierwszym z brzegu chyba se zamontuję. Najbliżej... Najłatwiej będzie to znaleźć później. Czemu mi się to anulowało? Ok, zamontowane. Lądujemy. Przypinamy nasze tapy tutaj. Bach, jeden. Bach, drugi. Bach, trzeci. I czwarty. Dobra. To niech sobie tutaj działa. Z tym chyba nic nie trzeba było robić, nie? Demolish, pick up. No, nic się z tym nie robi. Musimy po prostu poczekać, aż się tutaj zbierze nam ta żywica. Ok, w tym czasie wracamy od razu na szybkości do bazy naszej. Trochę nie w tą stronę. Jezus, a się zacięło, kaktusa aż rozwaliłem.
Dobra. I co sobie zrobimy jeszcze? Światełko zniszczyło mi się, samo się zniszczyło, ale... Wiecie co zrobimy? W sumie tutaj rzucimy. Zrobimy sobie jeszcze tutaj małe, co nieco budowanko. Szybciuteńkie, króciuteńkie dzisiaj bardzo. Bo wiecie, ten tak jest, fajna chatka jest ogólnie, ale ja nie mam gdzie właśnie chodzić. Chodzić tam, gdzie król piechotą chodzi, o, że tak powiem. Także zrobimy sobie kibelek na szybkości dzisiaj. W sumie mam tutaj już przygotowane parę rzeczy. Struktury, furniture. Co potrzebujemy jeszcze na tą metal? Cholera jasna, czy ja mam taki metal? Chyba mam surowy metal gdzieś. Jest tutaj, dobra. Baja bongo. Structures, furniture, dobra, mamy kibelek, mamy to, przydałoby nam się jeszcze, wiecie co by nam się przydało jeszcze? Nie wiem gdzie ja to powkładałem, być może tutaj do struktur. Nie mam tutaj takich rzeczy. Cholera jasna. Miałem tutaj takie coś jak dzbanki takie różne, dziwne, śmieszne. I nie mogę tego znaleźć. Może w ostatnim save'ie, tam gdzie mam większość śmieci. Nie ma. Cholera jasna, co ja z tym porobiłem? No mniejsza z tym. W takim bądź razie, bo widzę, że nie znajdę. Dobra, to musimy sobie skraftować w takim bądź razie. Skraftujemy sobie moździerz, ewentualnie... Nie mam kleju i nie skraftuję tego. Miałem gdzieś ten słój gdzieś tutaj odłożony i zniknął. Dobra, mniejsza. Idziemy robić tego klopa i lecimy oswajać. Lecimy oswajać tego naszego. Wiecie co, może najpierw postawię stół, bo później mogę się z nim nie zmieścić. Tu zamontujemy tak do ściany bardzo blisko. Ok. Chyba troszkę krzywo jest. Ale tu będzie ciasno w tym kiblu. Ale tu będzie ciasno w tym kiblu. Dobra, sracz montujemy tutaj. Czemu ty w tą stronę jesteś? Ok, trzeba będzie go obrócić w takim razie. Dobra, jakoś stoi ten sracz. O Jezu, jakie to lustro jest wielkie. Nie spodziewałem się tego. Cholera jasna. Wiecie co? Ten stół da się jeszcze podnieść? Da się. Jeszcze to zrobię na wszelki wypadek. Okej, ej, kurde, nie spojrzałem. Muszę jeszcze tutaj zrobić sufit. Ale to może później. Dobra, teraz przynajmniej mam jakiś punkt odniesienia, gdzie ten stół postawić, żeby był na środku. No, jest lepiej. Jest lepiej, tylko ta deska będzie nam tutaj przeszkadzać. Bo coś czuję, że tego lustra nie zamontuję na środku, bo będzie właśnie mi ta decha przez środek wystawać. No, bez kitu. Bez kitu, ale to jest słabo zrobione. Nie zamontuję tu lustro, w którym nie mogę się nawet przejrzeć. Słaby jest ten klop na maxa, moi drodzy, nie przemyślałem tego. Dobra. I stawiamy tutaj Michę w postaci zlewu. Ona robi niby za zlew ten moździerz. No słabo to wygląda wszystko, ale dobra, siadamy na klopie. Mogę strójnąć, czy nie mogę strójnąć? Jak się strójda? Pup. O! Strójłem. Dobra, wstaję. Ale kupa nie wleciała do środka. O! What the fuck? Czemu kupa nie wleciała do środka?
Mam ją rzucić ręcznie, czy co? Taki chujowy trochę ten kibelek. No nie, niestety nie mogę jej rzucić ręcznie. Bez sensu, no dobra. Wychodzimy stąd. Cholera, wyjść nie mogę. No. Dobra, kibel chyba nie będzie zbyt często używany. Zabudujmy, co by nikt nas nie podglądał. Dobra, kibel niech na razie odejdzie na dalszy plan. My lecimy po rekina. Wiecie co? Zostawię tą snajperkę do usypiania, bo nie chcę jej stracić. Co prawda, że mam na nią blueprint. Ale po co mam ją tracić, nie? Niech no zerknę sobie na szybkości. Czyli żeberkami się najlepiej żywi, pasuje robota. Bierzemy także w takim bądź razie troszkę żeberek. Bierzemy troszkę żeberek i teraz tak, nie wiem kim lecieć, czy naszym nowo oswojonym pteranodonem na ostatnim live'ie, czy gryfem. Gryf ma trochę problemu z zawracaniem tam ogólnie. Ale jest też spoko, bo można sobie nim pomanewrować. I ma dużo HP też. Chociaż mam ochotę polatać nową wiwerną i chyba tak zrobimy. Mamy krajopoda, ale jeszcze co weźmiemy? Weźmiemy jeszcze siodełko sobie. Siodeło. Mam gdzieś chyba tutaj właśnie jakieś fajne siodło na megalodona. Tu jest na mamuta. Tu jest na megalodona. Tak jest. Jeszcze zobaczę, czy w blueprintach nie mam lepszego, bo będziemy szukać ogólnie jakiegoś fajnego levelu. Tu jest niebieskie. Czy mam gdzieś jeszcze jakieś na megalodona? Nie. Dobra. Ogólnie fajne blueprinty, fajne rzeczy powyciągają od Mikołaja, także naprawdę jak macie okazję, to latajcie za Mikołajem, jak tylko wystartuje o tej drugiej w nocy i zbierajcie, bo ma naprawdę OP loot. No. A wracając do czarnych pereł, wracając do naszej maski, którą będziemy musieli zrobić za pomocą czarnych pereł, no to potrzebujemy silnego megalodona, ponieważ będziemy wpływać do podwodnej jaskini, podwodnego oceanu tak naprawdę. Pod tą wodą jest jeszcze, pod tym jeziorem, że tak powiem, jest jeszcze podwodny świat. Jest on ogromny. Podwodny ocean. Niektórzy na YouTubie, z tego co widziałem, na to piszą, mówią, no ogólnie tak to nazywają. I jednym z wejść do tego podwodnego świata jest gdzieś tutaj. Jedno z tych wejść. O ile dobrze widzę, jest tutaj dokładnie. Tu, gdzie widzicie tego krzaka, o, tu gdzie teraz zamroziłem, dokładnie gdzieś w tym miejscu jest wejście, jedno z wejść do podwodnego świata. Więc tak, teraz to ja muszę dać ciebie na follow i poszukać jakiegoś fajnego rekinka dla mnie. Nie wziąłem skuba setu jeszcze, ponieważ tu mi się raczej nie przyda. What the fuck, tutaj też by był podwodny świat jeszcze jakiś inny? Ile tam pereł jest w ogóle? Może tutaj też jest wejście? O, jest w końcu jakaś dziura, ale tam nie wpływam, bo nie mam płetw i nie mam butli tlenowej. Rekina tutaj nie widzę, także bierzemy, wlatujemy, wsiadamy z powrotem na naszą black, na naszego Black Ice'a. I lecimy dalej, szukać jakiegoś fajnego levelu. Jest tutaj już jakiś rekin, widzę. Wyskoczę sobie tutaj przed nim troszkę. Mam nadzieję, że żadnego w okolicy nie będzie innego. Na szybkości się rozejrzymy, tam jest jeden. 60, mizeria. 60, też mizeria, o cholera. To dziadostwo płynie do mnie, Sindaria. No! Niżej zleć! Niżej zleć! Wiwerna to nie jest dobry pomysł, żeby
Wiecie co, muszę sobie zanurkować trochę bardziej, ona wtedy niżej wody zejdzie. Te. O, to jest myśl. Mhm. To była myśl. Dobra, wyjdę sobie na brzeg, będzie przynajmniej na spokojnie to zrobię, bo to Cinder i ja by mnie dopadła, to mógłbym już tego nie przetrwać, aczkolwiek była jedna, pewnie bym się obronił. Gorzej jak kilka jest. No chodź tu biczo. Nie biczo, tylko ty gnojku, bo to jest on. Ląduj. Ładne ma kolorki, co? Zobaczmy jaki ty masz. O Boże, musiałeś to zrobić. Ej, ej, ej. Ty chyba se jaja robisz, gościu, jeżeli myślisz, że moje mięso będziesz zabierał. Gdzie jest biwerna? Tam jest. Ja, trzeba było jednak wziąć Pteranodona. Dobra, jeszcze co muszę sprawdzić? Followujesz mnie? Followujesz. Cholera jasna, to nie tak miało być, ale widzę jakiegoś rekina, także sprawdzimy sobie, ale to jest pewnie... Nie, to jest inny rekin już. 102. Spoko, mogłem sobie jednak płetwy zrobić, bym szybciej pływał troszkę. Follow distance mogłem zmienić w wivernie, żeby była bliżej, bo i ty chciałem to zrobić przed chwilą, tylko mnie zrzuciła Franca. Zrzucił. Dobra moi drodzy, ja do was wrócę w sumie jak znajdę jakiegoś fajnego rekina, bo te poszukiwania mogą trochę potrwać. Nie będziemy całego odcinka tutaj spędzać na poszukiwaniach. Okej, moi drodzy, prawdopodobnie znalazłem. Wróciłem się oczywiście po Pteranodona i Scuba Set, bo jednak z tym jest dużo łatwiej. Weźmiemy sobie, zdejmiemy go w tym momencie. Płetwy zostają. Płetwy zostają, bo te dźwięki w tej masce są straszne. Dobra, gdzie jest ten rekin? Jeden tutaj, ten najbliższy. Tutaj jest. W ogóle zobaczcie, ile rekinów za mną tu przypłynęło. Jeden jest taki, bardzo fajne kolorki ma. Czarny z zielonym grzbietem. To nie jest ten, to jest ten. To jest sobie ten, co będziemy go oswajać. Ten, tak. Tego przydałoby się zabić. Ale płynie do nas tamten. Do nasz do oswajania. Czy nie będę narzekał. Możemy go zacząć już ładować. Na michę. Nie wiem, ile będzie potrzebował tych strzał. Tu jest jeszcze jeden rekin, no proszę. Widać, że tutaj dalej nie mogą wpływać, nie wiem dlaczego. Od razu się wycofują, jak ja przekraczam pewną granicę. Tam jeszcze jakiś pływa, muszę go sprawdzić. A, 24. Nie wiem, czy on już ucieka, bo torpor mu urósł? Chyba nie. Fakt, nie trafiłem go. A wszystkie jak za mną płyną od razu. Wycofujesz się? Czy nie za bardzo? Pteranodona mi gryzie cwaniak. Mam go tutaj już. Praktycznie tu mnie nie atakuje. Fajnie by było, jakby mi się udało go tutaj uśpić. Już mu
musi mieć dużo torpora, bo ten płynął mnie atakować. Śpi, elegancko. Dobra, to my się zajmiemy. Pacjent, żebyś mnie tu nie denerwował co chwilę. 60. To jest chyba ten. Nie, to nie jest ten. Ale śpi w każdym bądź razie. A gdzie jest mój pacjent? A tu jest. Jak się wmontował w rafę koralową? 168 pacjentka. Wrzucamy żeberka. Wszyscy lubią żeberka z owieczek. Dobra, jak ty teraz jesteś tutaj, żyjesz, żyjesz. O cholera, na ciebie też cię ciężko będzie wsiąść. Wtedy trzeba zrobić coś takiego. Coś takiego chyba. To chyba będzie najrozsądniejsze. Dobra, level masz. Rekin cię troszkę ugryzł, ale to nie szkodzi. Jak ty tutaj wyglądasz? Dużo HP stracił. Straciła. Jestem ciekawy, jak długo będzie się oswajać ten rekin. A w ogóle spójrzmy na statystyki dzikiego. 3000 HP, 1250 staminki, spoko, 240 mele. Na pewno doinwestujemy trochę w prędkość w tym rekinie, bo nie będę tam walczył z alfamozaurami, z plesio. Obydwie są samice, szkoda. Cholera jasna, nie uśmiech, że teraz sąsiad będzie mi wiercił, bo się wywalę zaraz na plecy, nie? Okej, weźmy sobie gdzieś stańmy, bo chciałbym zjeść. Słyszę jakieś dźwięki od sąsiada z dołu i nie wiem, czy on wierci, czy on coś przesuwa. Chyba przesuwa. W słuchawkach to dziwnie się odbiera. Dobra, nasz pteras tam lata. W ogóle gdzieś tutaj powinien być mój pierwszy pteras. To nie w tą stronę, w tamtą stronę bardziej. Za tą skałą. W płetwach. Śmiesznie to wyglądało w płetwach. Chłopacy pytają się pewnie, czy na Rainbowa. Manta też by była spoko, bo one są bardzo szybkie. Jeszcze nie zjadłeś? Zjadłaś? O właśnie, a propos. Weź się bujaj, bo mi zbroję zniszczysz. One bardzo szybko niszczą zbroję. Ciężko się je oswaja ogólnie. Łatwo zabić, na szczęście. Dobra, ja do was wrócę, moi drodzy, jak tylko pacjentka się oswoi. Okej. Nasza nowa pociecha. Nasza nowa pacjentka. Jakie to masz w ogóle kolory, bo tak ciężko stwierdzić. Takie troszkę brązowate. Już jest gotowa. Także wrzucamy ci to, wrzucamy ci mięso twoich braci. Bardzo fajnie, zobaczmy jak ona. Aha, nie masz levelu jeszcze. Dopiero się oswoiłaś w takim bądź razie. Co to było? Co ja tu mogłem podnieść? Coś tu mogłem podnieść, nie wiem co to było. A, kupa. Okej. Kupy nie będziemy podnosić. Dobra, dawaj, dostawaj level i będziemy śmigać. Jeszcze troszkę ją podlevelujemy w dzisiejszym odcinku, bo widzę, że krótko w miarę się wyrobiliśmy. Zabiłem tu przed chwilą te rekiny, które pływały, ponieważ liczę na to, że sam jest jakiś fajny level, się zrespi i będę mógł do pary dobrać samca. 251 level po oswojeniu, statystyki w sumie sprawdźmy, bo nie sprawdzaliśmy. 4200 HP, 1700 z hakiem staminki, 351% mili damage'u. No dobra, ładujemy wagę. Jeden level. Możemy ruszać na podbój. Możemy ruszać tylko najpierw. O, niech nas zerkniemy na kolorki. Kolorki są takie se, bo brązowy. Brązowy z takim jakimś jasnym kolorem, nie wiem jak go nazwać nawet. Dobra, montujemy tutaj wszystkie nasze gajgi. Butla jest.
i ładujemy pod wodę. Tutaj jest... tu mamy jakiegoś rekinka. A, tu jest ten 102 chyba level? Nie, który to jest level? 102, dobrze. No, zajmiemy się najpierw tobą. 140 hapsa zabieram na strzała. Nie najgorzej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mieczem robię około 400, no, a miecz jest dosyć mocny. Zrzuciły mnie. Nie wiedziałem, że one zrzucają z tego. Ale Reki sobie sam poradzi chyba. Co? Chyba nie. Nie no, coś tam zabił. Ale lepiej jak mu pomogę, o. Dobra, gdzie ten Rekin jest drugi? A, zginął też. Okej. Pasuje. Zjedzmy go. To zawsze też dodatkowy exp chyba jest. Za zbieranie. Tak mi się wydaje. Dobra. Troszkę HP straciliśmy. Staminy na razie chyba mi wystarczy. Chociaż... ło, dobra, jeden level do 2000 wystarczyło, żeby dobić. Ojeja, movement speed tutaj będzie tragedią. No 110 chociaż chciałbym. Nie wiem, czy jest sens ładować tego movement speeda w takim bądź razie. Dobra, zobaczmy na tego rekinka jeszcze. No jakby znalazł jakiegoś samca konkret, to może jeszcze bym go w dzisiejszym odcinku oswoił. No, a do jaskini prawdopodobnie popłyniemy na kolejnym live, bo jaskinia z tego co widziałem na YouTubie jest tak ogromna, że... Trilobajta zabiłem. Jaskinia jest tak ogromna, że to no, w odcinku się nie zmieszczę, żeby ją całą pokazać wam. A nie chcę też dzielić odcinka na dwa, bo to już w drugiej części przeważnie jest tak, że mało kto ogląda drugą część. No to siodło robi też swoje tutaj przy tym rekinie, nie? No jednak złote siodło. Nogi. Denerwują te Sindarie. No więcej damage'u zadały niż te rekiny, z którymi walczyłem. Dobra, udało się. Zbierzemy sobie trochę biotoksyny, zawsze się przyda, nie? Ale mnie to też trochę kosztowało, nie powiem, że nie. Dobra, gdzie ten mój rekin? Wytyfy. Wytyfy. Gdzie jest mój rekin? Jeszcze go nie miałem na follow, nie? Tam jest ten martwy rekin. A mój? Ja jestem ślepy, czy co? Nie mówcie, że mój rekin zginął, że ja zabiłem go? Nie. Odwrócimy w ogóle sobie tego loga, żeby te najnowsze rzeczy były do góry. To co się stało z moim rekinem? A jest tutaj, Jezus, ślepy jestem jednak. Ale ma mało HP. O Jezus, mało ma HP, bardzo mało. Okej, dobra, odsuńmy się, bo te Sindarie jednak grubo pobiły tego mojego pacjenta. Pacjentkę, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, HP na pewno musimy je troszkę doładować, jak już jest w agonalnym stanie. Doładujmy resztę tych leveli jej w HP. Do następnego live'a powinno nam się wyleczyć i powinniśmy mieć już na starcie 6000 HP. Dobra, zaparkujmy sobie gdzieś tutaj blisko brzegu, moi drodzy. Co by mnie nic tutaj nie zaatakowało. O,
ogóle to musimy znaleźć mojego pterasa, tak czy siak. A on jest tutaj. Mój pteras lata gdzieś sobie tutaj jest. Dobra, parkujemy tego rekina tu. Przebieramy się z powrotem w moje gajgi standardowe. Przydałyby się jakieś lepsze te armor skills, bo są naprawdę mizerne. No nie, serio. Czułem, że ty mnie zaatakujesz. Już nie rzucaj się. Jakieś imię ładne proszę dla tej panienki. Ja ją ładuję do Pokebola. No. Pięknie, ładnie. Torba nawet nie została, nie jest tutaj, dobra. I lecimy na chatę. Wrzucimy ją sobie tam, dobrze, że mamy wokół chaty wodę, także będziemy mogli sobie ją wrzucić tam pod naszą chatką, żeby sobie pływała. W sumie ja ją puszczę tam na agresji, bo tam nie ma żadnych innych dinozaurów wodnych, także raczej nic jej tam nie zabije, chyba że jakiś raptor na wysokim levelu wskoczy, albo jakiś alozaurus, to wtedy może być kiepsko. Na początek poczekamy, aż ona się wyleczy całkowicie i wtedy ją na agresji puszczę, nas tam będzie wszystko atakować, co wpłynie do wody. Spoko. Spoko to będzie wyglądać. Jeszcze przydałoby się ze dwa takie rekinki. Nie pamiętam, czy rekiny da się rozmnażać. Zaraz sprawdzimy. A jak ją będę mógł wyrzucić, to będzie napisane. Jeżeli będzie napisane Enable Wandering to Mate, to znaczy, że można. Okej. Pięknie, jest Enable Wandering to Mate, czyli można rozmnażać. No to piękna sprawa. Weźmy sobie, zjedzmy jakieś rybki tutaj, żeby miała co jeść. A i żeberka w sumie zostawiłem jej, no ale trudno. Będą mnie atakować te ryby? Będą. Kurwa, dużo tych ryb tu jest. O, płynie kolejna. Z jakiego daleka w ogóle płyną te ryby? No chodź. Chyba ostatnia już, co? O, widzę tam... Tam wydra pływa nawet. Spoko, dobra, jeszcze jakaś? Nie? To dobrze. Dwa levele kolejne w HP. Ty se tutaj stój. A ja kończę ten odcineczek, moi drodzy. Także mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia wszystkim. Cześć!